Przede mną bardzo przystojny mężczyzna. Ty zaczynałeś w serialu jako 12-latek. Pamiętasz ten pierwszy dzień na planie? Oczywiście, bardzo dobrze pamiętam. Tego nigdy nie zapomnę. To był pierwszy mój dzień tak naprawdę na tak poważnym planie, na takiej poważnej produkcji. Masę ludzi, dużo kamer, światła, aktorzy, których po prostu na co dzień widywałem tylko w telewizji. Dla mnie to był szok. Dla mnie to było naprawdę coś niesamowitego, jakieś przeżycie takie wewnętrzne. I kiedy były, jeszcze zanim rozpoczęły się nagrania, były próby, mieliśmy przegadywane teksty, czytaliśmy te teksty razem z producentem i razem z reżyserem, ale pierwszy dzień, taki de facto dzień na planie, kiedy już miałem taką styczność właśnie z tą grą aktorską aktorów, kolegów, to po prostu no, to wrażenie jest, którego ja nie zapomnę do końca życia i mogę wyrazić tylko uśmiechem, który właśnie przed chwileczką powiedziałem, że to nie potrafię tego opisać.